Gdzie nie spojrzysz na siłowni, to widzisz gości, którym koszulki opinają pękate bicepsy, a twoje mięśnie za bardzo chcą rosnąć? A co jeżeli powiem ci, że możesz dodać kilka centymetrów w bicepsie w dość krótkim czasie? Co musisz zrobić? Pewnie nie zdziwi cię moja odpowiedź. Ćwiczyć biceps. To jasne. Ale nie wystarczy tylko ćwiczyć. Nie wystarczy wybrać byle jakie ćwiczenia i po prostu sobie machać. Trzeba ćwiczyć odpowiednio. Oglądaj uważnie to nagranie, bo od tego wyboru może zależeć, czy uda ci się w końcu osiągnąć na przykład 40 cm w bicepsie. Zacznijmy od tego, na czym trzeba się skupić podczas treningu bicepsa. Będzie trochę anatomii. Biceps składa się z dwóch głów. Głowy długiej i głowy krótkiej. Jak możesz się domyślić, różne warianty ćwiczeń w różny sposób je angażują. To nie wszystko, bo pod bicepsem znajdziemy jeszcze mięsień ramienny, który jest też zginaczem przedramienia. Możesz sobie pomyśleć, ale co mi po treningu tego mięśnia, skoro jest pod bicepsem? Czyli tak go nie widać. No i nie masz racji, bo większy mięsień ramienny wypchnie w pewnym stopniu twój biceps, przez co twoje ramię po prostu będzie większe. Fajne w treningu bicepsa jest to, że tak naprawdę nie potrzebujemy bardzo dużej ilości sprzętu, żeby w pełni przetrenować tą grupę mięśniową, dlatego bez problemu wykonasz taki trening, jeżeli nie możesz lub nie chcesz z jakiegoś powodu chodzić na siłownię. Jest jeszcze jedna rzecz, o której musisz pamiętać. W treningu bicepsa, tak jak w każdym innym, trzeba sobie co jakiś czas utrudniać ćwiczenia, progresować w ćwiczeniach, bo twoje mięśnie przyzwyczajają się do obciążenia. Więc jeżeli chcesz progresować, a na pewno chcesz, to musisz dawać siebie coraz więcej. Dlatego stworzyłem listę 9 ćwiczeń na biceps, które możesz zrobić w domu, ale nie tylko, bo w zasadzie wszędzie. Nie potrzebujesz nie wiadomo jakiego sprzętu, dlatego myślę, że każdy znajdzie ćwiczenia dla siebie. Na końcu pokażę też Wam, jak możesz ułożyć z nich trening, który konkretnie przetrenuje Twój biceps i spowoduje, że będą po prostu większe i koszulka zacznie się w końcu opinać. Uginanie ramion suplinacją. Zacznę od takiego klasycznego ćwiczenia, które na pewno już kiedyś widziałeś. Polecam wykorzystać tutaj hantle. Trzymaj je w neutralnej pozycji. Weź wdech, napnij brzuch, wykonaj zgięcie łokci z obrotem dłoni do góry. Możesz sobie wyobrazić, że chcesz wykonać taki obrót, który umożliwi ci zobaczenie swojego małego palca. Ja w każdym ćwiczeniu, które ci dziś pokażę, powinieneś unikać bujania tułowiem, bo ułatwi ci to ruch, ale nie spowoduje, że twoje bicepsy będą pracowały mocniej, a przecież o to chodzi, żeby zaangażować biceps, a nie resztę ciała. Podciąganie na drążku. Postanowiłem wykorzystać sprzęt, który często występuje w domowych siłowniach, ale także po prostu na dworze. Oczywiście w podciąganiu mięśnie pleców wykonują bardzo dużą część pracy, ale bicepsy wcale nie odpoczywają i też dostaną bardzo fajny bodziec do rozwoju. Jeżeli zależy ci na powiększeniu bicepsów, to polecam ci wybrać wersję podchwytem. Ona szczególnie mocno angażuje twoje bicepsy do pracy. Uginanie motkowe. Wcześniej wspomniałem, że w treningu na duże bicepsy nie powinno się zapomnieć o mięśniu ramiennym, bo może on wypchnąć twój biceps. Dobrym ćwiczeniem, które w dużym stopniu zaangażuje właśnie mięsień ramienny, są wszelkiego rodzaju uginania motkowe, czyli takie, w których utrzymujesz przedramię w pozycji neutralnej. Ja polecam wykonywać to ćwiczenie z hantlami, ale jeżeli ich nie masz, to spokojnie możesz wykorzystać gumę oporową, którą o coś zaczepisz. Zwróć uwagę na pozycję łokci, aby cały czas ruch był możliwie blisko ciała. Uginanie ramion z masą ciała. To ćwiczenie dla tych osób, które nie mają w swoim arsenale żadnego sprzętu, a chcą wykonać jakiś trening bicepsa. Do wykonania tego ćwiczenia będziesz potrzebował zwiniętego ręcznika lub jakiegoś paska. Należy stabilnie go zamocować, na przykład o drzwi i chwycić końce uchwytu w dłonie. Następnie odchyl się, prostując ramiona w łokciach. W tym ruchu chodzi o to, byś podciągnął ciało w stronę uchwytu za pomocą swoich mięśni ramion, imitując ruch uginania ramion ze sztangą. Uginanie ramion z hantlem w podporze o kolano jest o tyle fajne, że nie potrzebujesz żadnych wyciągów, ławek itd. Zwykły hantelek i nic więcej, a na upartego dasz radę nawet z wypełnionym plecakiem. Nie ma tutaj wielkiej filozofii. Siadasz, opierasz łokieć w okolicy swojego kolana, maksymalnie prostujesz i rozciągasz mięsień głowy i zginasz ramię, spinając jednocześnie biceps. Tutaj zwróć uwagę na dobrze dobrany ciężar, bo jak będzie za duży, może się okazać, że bujasz całym ciałem, zamiast pracować bicepsem. Herkulesy jednorącz. Najczęściej wykonuje się je przy użyciu wyciągu górnego. My jako, że trenujemy w domu, użyjemy gumy oporowej. Należy ją zamontować tak, aby przy zginaniu łokcia do pozycji Herkulesa, stąd nazwa też tego ćwiczenia, w miarę nam oporowała.
Polecam Ci wersję jednorącz, bo z reguły rzadko kiedy dysponujemy dwoma takimi samymi gumami, które możemy zamocować w tej samej wysokości, a jeżeli masz taką możliwość, to możesz robić oburącz. Klasyk, uginanie ramion ze sztangą, jedno z moich ulubionych ćwiczeń. Możemy tutaj użyć większego ciężaru, bo mamy sztangę, ale też można wykonywać je na kilka sposobów. Jedna wersja jest taka, że łokcie przez cały czas trwania ruchu pozostają w tej samej pozycji. W drugiej, przed rozpoczęciem ruchu wysuwamy je nieco w przód, ponieważ mięsień głowy w pewnym stopniu też pracuje właśnie przy takim ruchu. Jeżeli masz problem z bujaniem tułowia, zawsze można się oprzeć o ścianę, dzięki czemu masz pewność, że nie będziesz oszukiwał. Uginanie ramion z łokciem z tyłu. Skoro w poprzednim ćwiczeniu nasz łokieć był wysuwany do przodu, to teraz wersja odwrotna, w którym łokieć znajduje się przez cały czas ruchu z tyłu za ciałem. Tutaj bardzo fajnie jest wykorzystać właśnie gumę oporową, którą zamocujemy gdzieś za nami. Dzięki temu ona automatycznie będzie nam ten łokieć ciągnąć w tył. Uginanie ramion ze sztangą w nachwycie. Pewnie sami to zauważyliście, że najczęściej ten biceps trenowany jest supinacji, dlatego fajnie jest od czasu do czasu zrobić ćwiczenie, w którym zamiast takiego standardowego ustawienia nadgarstka chwycisz sztangę nachwytem. Taki wariant, podobnie jak uginanie młotkowe, zaangażuje w mniejszym stopniu mięsień dwugłowy, a w większym stopniu ramienny. Ale dla równowagi i mięśniowej, i sylwetkowej takie ćwiczenie raz na jakiś czas warto umieścić w planie. Pokazałem Wam 9 ćwiczeń na biceps do wyboru, do koloru. Można sobie komponować z tego fajne treningi. Jak mogliście zauważyć, mocno różnią się one od siebie. W nieco inny sposób angażują mięsień, dlatego dobrze jest je zmieniać i rotować co jakiś czas. I teraz trochę o treningu bicepsa. Sprawa jest dość prosta. Możesz wybrać 3 dowolne ćwiczenia i zrobić 3-4 serie po 8-12 powtórzeń. Polecam, żebyś wybrał takie, które się od siebie różnią, czy to pozycją łokcia, czy nadgarstka, więc możesz sobie planować z tego mini plan na trening bicepsa. To by było na tyle. Daj mi znać w komentarzu, jakie są Twoje ulubione ćwiczenia na biceps. Może akurat któreś z tych się tutaj znajduje. I daj mi też znać, którą partię mięśniową mam omówić w następnym nagraniu.